Co do sytuacji całej służby zdrowia warszawskiej, no to też jest ona, można powiedzieć, bardzo trudna. Jeśli chodzi o prywatyzację szpitala Świętej Zofii, to szczęśliwie naszym zdaniem, zdaniem PiS-u, odstąpiono od tego pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o szpital praski, to inwestycja jest znowu wstrzymana i znowu, ponieważ tylko i wyłącznie z tego powodu, że miasto nie płaciło faktur. W związku z tym zatrzymanie takiej inwestycji skutkuje, wiadomo, stratami finansowymi, które codziennie narastają. Również nie jest realizowany szpital południowy i właściwie nie wiadomo, czy będzie realizowany. Szpital na Kopernika jest w takiej sytuacji właściwie krytycznej, też grozi mu zamknięcie. Także można powiedzieć, że jeżeli koalicja rządząca w Warszawie nie podejmie jakichś konkretnych działań mających na celu jednak przywrócenie dobrego stanu służby zdrowia, to po prostu lada dzień pacjenci nie będą bezpieczni. Po prostu nie będzie łóżek w szpitalach, będą bardzo długie kolejki i operacje nie będą wykonywane. No, taki jest czarny oczywiście scenariusz. Jeśli chodzi o działaczy polityków PO, to oni mówią jakby o reformie, prawda, całej służby zdrowia, ale po pierwsze mówią, że chcą szpitale oddać samorządom, co jest jakby już z samego początku absurdalne, ponieważ szpitale są już samorządowe w Polsce. Oprócz klinik, akademii medycznych, wszystkie inne szpitale są samorządowe, bądź to wojewódzkie, bądź powiatowe, bądź gminne. Także mówienie o tym ludziom, że to jest wielka reforma, oddanie w ręce samorządu szpitali, no właściwie no, trudno jest to nazwać naprawdę, bo szpitale, jak mówię, już są samorządowe. Jeśli chodzi o plany, które tam jakoś pojawiają się w mediach, takie zapowiedzi, że ewentualnie rządząca koalicja chciałaby przekształcić szpitale w spółki prawa handlowego, to tutaj pojawia się takie niebezpieczeństwo, że spółki prawa handlowego muszą przynosić dochód. Natomiast jeśli chodzi o szpitale, jak wiadomo, szpitale są różne, prawda? Mają różne profile działalności i niekoniecznie wszystkie muszą przynosić dochód. Są takie usługi, które wiadomo z góry, że będą deficytowe. I teraz w zasadzie wszystkie te placówki, które prowadzą taką specyficzną działalność, są